Witajcie kochani w kolejnym początkowym odcinku cyklu Kościół katolicki w pigułce, czyli know-how katolika lub na odwrót, jak kto woli. Bardzo się cieszę, że oglądasz teraz ten filmik i mam nadzieję, że nie będę przynudzać. Nie będę robiła tutaj żadnych wstępów, to jest odcinek wstępu, więc to jest wstęp do katechizmu, do tego, co będzie się działo. Będzie to wyglądało tak, że każdy punkt lub kilka punktów będę się starała pokazać na przykładzie swojego życia, żebyś to dobrze zrozumiał, zrozumiała, tak jak jest tytuł fanpage'a Z wiarą przez życie, żeby po prostu zrozumieć to, że da się iść z wiarą przez życie i da się te wszystkie punkty, o których mówi Kościół, wcielić w życie i nimi żyć, mimo tego, że się wydają nierealne czasami. I sama ta książka katechizmu jest już na samym początku dość dla oka taka, może, no tak później, nie? Kiedyś tam może do niej sięgnę, bo jest gruba, ale chcę ci tylko powiedzieć, że tak naprawdę jest mega. I też bardzo się cieszę, że mogę ci powiedzieć trochę o tym, co tam wyczytałam. Chciałam ci powiedzieć na samym początku, zanim się nawróciłam i też jak kiedyś byłam mała, w ogóle jak byłam mała, to się strasznie bałam śmierci. Zawsze to pamiętam z dzieciństwa, że jak zasypiałam, to często myślałam o tym, że jak umrę, to w ogóle już się skończy świat i wszyscy ludzie będą żyli na świecie, a mnie nie będzie i w ogóle jak to jest. I że to jest takie straszne i strasznie się tego bałam. A później jak już podrosłam, to bardzo często uważałam, jak może wiesz z poprzedniego świadectwa, że ja się tak za bardzo nie wpasowuję w ten świat, że ja to chyba powinnam żyć albo w innych czasach, albo w ogóle jako ktoś inny, tam właśnie była ta cała reinkarnacja i tak dalej. Po prostu nie potrafiłam się odnaleźć i uczuciowo, i życiowo, i w ogóle po prostu byłam bardzo zagubionym człowiekiem. A dlaczego ci to mówię? Dlatego, że właśnie pierwszy punkt katechizmu Kościoła katolickiego odpowiada na pytanie, po co został stworzony człowiek i po co w ogóle my jesteśmy tutaj na ziemi. A właśnie dlatego i po to, że Bóg stworzył nas z miłości, że uczynił nas po prostu dlatego, żebyśmy byli uczestnikami Jego szczęśliwego życia. To sobie wyobraź, że Bóg jest tak mega szczęśliwy, że chciał się podzielić z nami tym swoim szczęściem, które ma, i dlatego nas stworzył i dlatego zawsze jest przy nas. I tak samo właśnie bycie człowiekiem oznacza tak jakby wyjście do Boga i zmierzanie właśnie w Jego kierunku. I to jest tak fajnie pokazane, że jakby nasze powstanie, to jak Bóg nas wymyślił, to jest taki jeden punkt, a niebo to jest drugi punkt. I między tymi dwoma moimi punktami, rękami, pięściami zaciśniętymi jest nasze życie. I to jest szczęście, i to jest szczęście. To jest życie wieczne, niepojęte dla nas, po prostu bezgraniczne. To jest po prostu taka łaska, że my po prostu nie potrafimy tego ogarnąć, nie potrafimy stworzyć takiego szczęścia, ani w ogóle go pojąć. I to jest ważne, że tylko Bóg potrafi nam go dać. I między tym i tym jest właśnie nasze życie. I to życie na ziemi to jest po prostu wychodzenie od Boga i zmierzanie do Boga. Tak to jest po prostu według Boga, według Kościoła zaplanowane. I chodzi o to, że wybierając już Boga tutaj na ziemi, tak jakby wybieramy to szczęście. Po prostu decydujemy się na to szczęście i idziemy już w tym kierunku. I dalej. Kościół. Czym jest Kościół? W tym kluczu. Kościół to jest rodzina Boga. I ta rodzina Boga, czyli Kościół, pomaga nam właśnie w tej wędrówce do domu. W tej właśnie wędrówce pomiędzy tymi pięściami. Czyli tak naprawdę Kościół jest naszym sprzymierzeńcem. Rodzina to jest ktoś bliski, ktoś, kogo kochamy. I właśnie po to został posłany Jezus Chrystus, abyśmy nie zabłądzili w tej naszej
takiej czasami krętej drodze życia. Sam Jezus o sobie mówi, że jest drogą, prawdą i życiem. I aby ta nowina, o której właśnie Ci przed chwilą powiedziałam, dotarła na cały świat, Pan Jezus wysłał swoich apostołów. Dlatego, żeby właśnie głosili, żeby po prostu się to rozprzestrzeniało. I dla mnie osobiście takim apostołem była moja koleżanka Ilona, z którą pracowałam, która mi opowiedziała o Bogu i po prostu ja dzięki niej mogłam się nawrócić, mogłam spotkać Pana Boga, bo pojechałam z nią na spotkanie modlitewne, na którym pierwszy raz doświadczyłam osobiście Pana Boga. Spotkałam Go, przyszedł po prostu do mnie osobiście. I wszyscy ludzie, których spotykałam na swojej drodze, mniej czy bardziej pokazywali mi Pana Boga. To właśnie Jego apostołowie, po prostu tacy prości ludzie, wierzący, którzy głosili Pana Jezusa swoim życiem lub słowem, pokazali mi, że Pan Bóg jest, pokazali mi różne aspekty sakramentów, o spowiedzi mi powiedzieli i po prostu tak mnie Pan Bóg prowadził, że pokazywał mi różnych ludzi, dzięki którym ja mogłam Go bardziej poznać. I na pewno, jeżeli bym ich nie poznała, jeżeli by mi nie powiedzieli tego, co mi powiedzieli, chociaż to była naprawdę czasami cząstka, jakieś jedno słowo, jedno zdanie, to na pewno bym nie była w tym miejscu, w którym jestem teraz. A jestem w bardzo szczęśliwym miejscu i bardzo mi jest dobrze, więc polecam. I chodzi właśnie o to, że wszyscy ludzie są wezwani, wszyscy wierzący są wezwani do tego, żeby głosić Pana Jezusa, bo wszyscy wierzący, wyznający wiarę w Boga, w Jezusa Chrystusa są przynaglani miłością. To jest tak fajnie określone w katechizmie, bardzo mi się to podoba, że to wypływa z miłości do drugiego człowieka. Nie jest to jakaś chęć pokazania się, pokazania, że ktoś jest lepszy, tylko takie właśnie idealne, jak to można powiedzieć, przynaglenie miłości do tego, żeby tą miłość dać drugiej osobie. I właśnie jak wszyscy wierzący są wezwani do tego, żeby głosić, właśnie poprzez głoszenie tej wiary. Czyli po prostu jasne mówienie o Panu Bogu i też o tym, że oni wierzą. Jeżeli wierzysz, to o tym mówisz. Tak po prostu powinno być przynajmniej. I kolejna sprawa, oprócz tego, że głosisz, że właśnie mówisz o Panu Bogu, to przeżywasz tę wiarę we wspólnocie, czyli bardzo ważna jest wspólnota i to nawet w katechizmie Kościoła katolickiego jest napisane, że te osoby, które są wezwane do głoszenia, to powinny jakby wzrastać we wspólnocie, po prostu być razem. I też wszyscy wierzący powinni uczestniczyć w celebracji liturgii oraz modlić się. To są takie cztery elementy, które powinny charakteryzować ludzi wierzących według katechizmu Kościoła katolickiego. Podsumowanie. Bóg stworzył człowieka po to, aby był uczestnikiem jego szczęśliwego życia. Nasze życie na ziemi to droga, a celem jest niebo, nasz dom. Założony przez Jezusa Kościół pomaga nam kroczyć drogą do domu. Jezus powołał apostołów, żeby ta prawda dotarła wszędzie. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby dzielić się wiarą z innymi. To jest taki krótki sezonik, który jest wprowadzający i bonusikiem takim na koniec będą pytanka dla Was do zastanowienia się, do wzrostu. Będą one na końcu tego sezonu, to będzie raptem kilka odcinków. A teraz zapraszam Was, kochani, serdecznie do tego, żebyście zadawali pytania, czy to związane z katechizmem, czy jeżeli macie jakieś swoje, ponieważ przypominam, że z Fundacją Drachma odpowiadamy razem z księdzem na te pytania zgodnie z katechizmem, zgodnie z wiarą Kościoła katolickiego. A oprócz tego, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, no to możecie zasubskrybować kanał i będziecie na bieżąco. Pa!